Witam serdecznie na kanale. Ja jestem Marakis, a to jest 14 odcinek z gry God of War 2. W dzisiejszym odcinku wsadzimy prochy Feniksa do ognia, tak aby mógł się odrodzić. Zapraszam do oglądania. Lecimy. Lecimy ogarnąć naszego Feniksa. Wajcha, niech się dzieje. Elegancko. Feniks odrodził się z popiołów, ale coś chyba nie pykło. Coś chyba nie pykło, tak więc pędźmy, sprawdźmy to. Cóż tutaj się dzieje? Kratos. Skubany mógłby, o właśnie, wlecieć tutaj. Dziękuję bardzo. Pędzimy do góry. I mamy odrobinę przeciwników. Elegancko. Wykończeni. No to lecimy dalej. Ładnie. Kolejny zestaw przeciwników za nami. No i jesteśmy na górze. Skoczymy sobie teraz w to miejsce. No i bardzo ładnie. Mamy skrzynię. Mamy orby. To cieszy. No i dzień dobry. Jest druga skrzynia. Bierzemy. Tak więc nie pozostaje nam już nic innego, jak tylko użyć tej wajchy i pojechać do góry. No i dobra, jesteśmy na górze. Nasz biedny Feniks jest uwięziony, a my... Co? My sobie ogarniemy dzioba tego gościa. Ładnie, smoczek poszedł, więc otworzyły się wrota. Pięknie. Pięknie lecimy. I teraz tak, tutaj była skrzynia. No jest, elegancko. Cóż my tutaj jeszcze mamy? Tu się wracamy. I lećmy dalej. Tak, tu była skrzynia. A, łańcuch jest! Dobra, mamy łańcuch. Wchodzimy do góry. Wychodzimy do góry. Elegancko. Tu nic nie ma. I teraz tak, co mamy tutaj? Tutaj mamy róg. A co mamy tutaj? A tutaj mamy punkty zapisu i dwie skrzynie. Bierzemy magię. No i chyba ogarniemy sobie tego roga. Lecimy.
No i elegancko, elegancko. Lećmy sobie zrobić szybki zapisik. Jedziemy. Jedziemy dalej. Dobra, wracamy z powrotem na tą platformę. No i co? I lecimy. I lecimy. Oczywiście Kratos nie doleciał. Bo po co? Ale za to tutaj doleciał. Pięknie. No i mamy wrota. No i mamy wrota. Otwieramy wrota. Lecimy dalej. Łańcuch. Łańcuch. Dobrze jest. Dobrze jest. Najpierw kwiatki. No i cóż my tutaj mamy? Cóż my tutaj mamy? W sumie to nic nie mamy. Wajcha. Jedziemy. Elegancko. Elegancko. Wchodzimy do góry. No i tak, zajmiemy się pierwszym łańcuchem. Ładnie, skrzynia. No i lecimy do drugiego łańcucha. A za drugim łańcuchem, tudzież za drugą bramą, jest piedestał. Elegancko. Złazimy na dół. Bierzemy skrzynię. W sumie to bierzemy zawartość skrzyni, tak. Bierzemy zawartość skrzyni. Wajcha. Winda w dół. Ho, dzień dobry. Dzień dobry. Elegancko. Oj, 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 ale żeśmy wyłapali obrażeń. O, kolejna para zawodników. Elegancko. No i dobra, znowu żeśmy wyhaczyli obrażenia, ale to nic, to nic. Piedestałku zapraszamy. Ładnie. Ładnie pojechał. No i jak się pięknie ustawił, proszę bardzo. Chcemy stąd wyjść. Niestety kamera sprawia trochę problemów w sterowaniu. Ale taki problem to nie problem. Kolejna próba. No, jest cudownie. Jest cudownie. Pędzimy dalej. Coś tu więcej jest? Nic nie ma. No to lecimy do góry. Kratos. Kratos Wajzo. Elegancko. Wajcha, kręcimy. O, proszę, proszę. Platformy się podnoszą. Elegancko. Jeszcze nie wiem po co, ale fajnie, że się podnoszą. Na pewno się przydadzą. Dobrze jest. I teraz tak. Zdrowie bierzemy. Zdrowie bierzemy i pędzimy dalej. O, proszę bardzo, jest kolejna bajcha. Tutaj nic nie podziałamy, no to jedziemy. O, dzień dobry. Dzień dobry. No, Kratos, Kratos, nie obijaj się. Lecimy dalej. I have come too far to fail. O! Oh.
szczerze mówiąc, dziwna jest ta walka, no ale cóż, jest jaka jest, inna nie będzie. Dobra, kończmy ją, kończmy ją. You? My lord? I told you to return to Sparta. Why do you leave Sparta unprotected? Sparta is no more. What treachery is this? Zeus. He came under the cloak of darkness into Sparta. The people cried out for you. They begged for their god to save them. You did not come. No choice. I had to seek out the sisters to change the fate of our beloved Sparta. For I am all that is left. Now you are all that is left. I have faith that our brothers of Sparta will live on through the true god of war. Dzień dobry. Ojojoj. Czyli jedyne co Kratos będzie teraz robił, to się wydzierał. Miejmy nadzieję, że chłopina się ogarnie. Kratos, you must go on. There is much at stake here. I cannot defeat the gods. Victory favors you, Kratos. But you must grab hold of your destiny and command it. There is a war on the horizon, and we need you to lead us into battle. To what end? The death of Zeus. If you relent, Zeus will torment you still. He will not rest knowing you live. And when you die,
His brother Hades will see that your soul is tortured for all eternity. You will have no rest until you destroy him. Take within you this fire that burned your beloved Sparta. Let it fuel your rage and hasten your steps towards destiny. The time to act is upon us, Kratos. This battle is just the beginning of a great war that is to come. Mamy upgrade gniewu tytanów. Pięknie. Czyli co, jedziemy, tak? No i dobrze jest. No i dobrze jest. Dobra, tutaj mamy naszego drucha, który jest już martwy ewidentnie. No i co? No i co? Jedziemy. No dobra, no dobra, mamy gorące powietrze, które nas będzie unosić, jak tylko położymy naszego drucha na przycisku. Leż, kolego, a my już się zabieramy za robotę. Pięknie. Wbijamy się teraz do góry. Kratos, kolego. O, ładnie, ładnie. W końcu zechciałeś się zacząć wspinać. Elegancko. Pierwsze profesjonalne cięcie wykonane. No i co? Oj, 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 oj. No i to, że żeśmy w pierdziel dostali. Jedziemy. Elegancko. Przyjacielu, chodź. Chodź na przycisk i rób swoje. Jeszcze raz. Lecimy, lecimy, lecimy. Elegancko. No i co? Jeszcze jedna runda? Na to by wychodziło, że jeszcze raz trzeba cyknąć naszego krakena w poczułku. Przyjacielu, zapraszamy, zapraszamy. Oj, 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 oj. Ależ nam kraken psikusa tutaj odstawił. Jedziemy. No i dobra, mamy drugą kończynę, którą oczywiście musimy się kulturalnie zająć. Kratos, Kratos,
Byłoby super, jakbyś się chwycił. Dziękuję bardzo. Jedziemy, jedziemy. Ładnie. Ładnie, bardzo ładnie. Ej, skubany zeżar naszego kolegę. Niedobrze. No to jedziemy. Pięknie. Elegancko. Dobra, wajcha, 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 wajcha. Kratos. No cudownie. Pędzimy dalej, pędzimy dalej. Udało się ubić bestię. No to teraz lecimy do naszego... do naszego Feniksa. Ale w pierwszej kolejności ogarniemy sobie skrzynię z zawartości. No, kolego. Dziękuję bardzo. No i... przywitajmy się z Feniksem. Pięknie! Mamy go! Sterowanie zainstalowane. Lecimy! No i dzień dobry, jesteśmy w basenie. Możemy sobie ponurkować. Mamy ewidentnie zwolnienie czasu. Jest wajcha. Coś możemy z tą wajchą zrobić? Nie, nic nie możemy. Okej. Tu jest skrzynia. A jak nasze zdrowie? Na full. Dobra, obadajmy sobie pięknie teren z grubsza. I tak, tam jest skrzynia. A tutaj mamy... o, proszę bardzo, przyciągajkę. Kratos, puść się. No, w końcu raczył kolega trafić. Mamy taran, mamy dzwon, jest Zeus, proszę bardzo. A tutaj mamy Kronosa, elegancko. A tutaj mamy punkt do zapisu, tak więc zapiszmy sobie grę. Jedziemy, jedziemy i tak, zabieramy się za wajchę. Zabieramy się za wajchę. Dobrze jest. Teraz nurkowanie. I kolejna wajcha. Pięknie. No i jedziemy. No i jedziemy. Mniej więcej
Tak, o sobie pojedziemy. Dziękuję. I lecimy. Lecimy. Proszę bardzo, mamy skrzynię. Mamy trzy skrzynie. Pięknie ogarnięte. Powrót do naszej centralnej jednostki i lecimy w drugą stronę. Mniej więcej wydaje mi się, że tak, o. I oczywiście nie trafione, bo po co? Tak, bo po co? Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. To nie jest najprostsza sekcja. Nie, tego się nie da ukryć. I lecimy. Dobra, za drugim razem się udało, pięknie. Nie będziemy narzekać. Wracamy z powrotem i przestawimy sobie naszą konstrukcję na Kronosa. I przywitamy się osobiście z Zeusem. Tak, tutaj sobie skoczymy. Jedziemy. Elegancko. Lecimy, lecimy, lecimy. Oczywiście, że się nie udało. Oj, 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 jeszcze raz, jeszcze raz. Jedziemy, 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 jedziemy. Kratos bez jaj. Pięknie! Teraz się udało. No i to cieszy. No i to cieszy. Tak więc lecimy na naszą konstrukcję. I przestawimy sobie nasz taran bezpośrednio na facjatę. Elegancko. I nie pozostaje nam nic innego, jak tylko sieknąć taranem bezpośrednio w pyszczydło. No i pięknie. No i pięknie. Sprawdźmy sobie, cóż tutaj mamy. Oczywiście nie trafiliśmy, bo... Bo i po co? Oj, oj, oj. Dobra, jeszcze raz. Ładnie, mamy skrzynię. Tutaj nic nie mamy. Po drugiej stronie również mamy skrzynię. No i tutaj też nic nie mamy. A tutaj mamy wielkie wrota. I moi drodzy, te wrota otworzymy już w następnym odcinku. Moi drodzy, wielkie dzięki za to, że dotrwaliście do końca. Wielkie dzięki za to, że gramy tutaj wspólnie razem. Mam nadzieję, że seria Wam się podoba. Tymczasem trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!